Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego podczas kłótni nie możecie się dogadać, dlaczego wszystko to, co macie w sobie, czyli ten cały stan emocjonalny, wyrzucacie na drugiego człowieka i albo ten partner się zamyka, odchodzi, wyprowadza, nie chce rozmawiać, albo w jakiś sposób po prostu emocjonalnie jakimiś tam wyzwiskami, przekleństwami wyrzuca to na przykład na ciebie. Albo dlaczego ty czekasz na to, żeby ona pierwsza się odezwała? Dlaczego w ogóle dochodzi do takich pewnych nieporozumień? Zobaczcie, to jest bardzo proste, ponieważ kiedy byliśmy dziećmi, małymi istotami i kiedy było wam z czymś bardzo trudno, czyli z Twojego punktu widzenia było coś bardzo ciężkie, wywoływało ból, jakiś lęk. I Ty zareagowałaś emocjonalnie, czyli zacząłeś płakać, krzyczeć, tupać nóżkami. I przyszedł rodzic i on do Ciebie na przykład powiedział: nie płacz. Albo co zrobiłeś? Nie wiem, zwaliłeś coś z szafki. Był wielki huk, wystraszyłaś się. A rodzic przyszedł i powiedział do ciebie: co ty tutaj narobiłeś? I jeszcze po prostu dał ci wpierdziel, nie? I ty, jako ta mała istota, poczułaś się nieusłyszana, niewidziana ze swoimi emocjami. Poczułaś się bardzo samotna z tym, bo nawet jeśli ten rodzic był obok, ale on nie przyszedł i nie powiedział: wiem, co czujesz, wiem, jak ci jest źle, wiem, jak ci jest teraz ciężko, rozumiem cię, a jeszcze dowalił ci, a jeszcze kazał ci się zamknąć, a jeszcze zranił cię emocjonalnie, no to co wtedy? Poczuliśmy się bardzo samotni w przeżywaniu tego, że pozostawieni, porzuceni. Nie pozwolono nam być sobą, nie pozwolono nam przeżyć tych emocji, nie pozwolono nam na wyrażenie siebie. Nie dostaliśmy takiego prawa, aby czuć to, nie dostaliśmy takiej akceptacji. Rodzic powiedział nam: nie, stop, ty nie możesz tego przeżywać, rozumiesz to. I zobaczcie, co się pojawia. W momencie, kiedy jesteśmy w tych właśnie dorosłych relacjach, i kiedy czujemy, że my czegoś nie chcemy, że my się na coś nie zgadzamy, to my nauczyliśmy się przez nasze całe młode życie, że kiedy my powiemy, co nas boli, to i tak to nie zostanie zaakceptowane i przyjęte. Więc wolimy się zamknąć i wyjść. Wolimy przemilczeć. Albo kiedy mówimy coś, nawet to po drugiej stronie widzimy brak właśnie tej akceptacji, jeśli ta druga osoba jest również poraniona i ta osoba będzie odczuwała to jako atak, będzie się czuła jako taka ofiara, dlatego że tam nie ma zgody na emocje, które są w tobie. Jeśli ty się zgodzisz na to, że to, co ty w danym momencie czujesz, jest twoje, jest ci potrzebne i ty to przyjmujesz i akceptujesz te uczucia, to wtedy ty będziesz potrafił je wyrażać. Bo kiedy dopóki ty nie wiesz, że ty masz te uczucia i że one mogą być, i że to, co się dzieje w tobie, ma być i że to jest w porządku, to nie jesteś w stanie po prostu o tym mówić. Dlatego trzeba usiąść z tymi emocjami, z tymi uczuciami i przyjąć je na 100%, bo wtedy mamy szansę wyrazić je. Bo zobaczcie, przyjmuję swoje uczucia i od razu co? Potrafię powiedzieć o nich, jak ja je przyjmę. Powiedzieć partnerowi o tym, co czuję. I nawet kiedy
ten partner w jakiś sposób się z tym nie zgadza, bo on też może czuć atak z jakiegoś powodu, może czuć się obrażony, nieusłyszany też, bo ma swoją inną perspektywę, ale kiedy ty wyraziłeś siebie, to ty już się sobą zaopiekowałeś. I chcę tutaj powiedzieć, że właśnie na tym polega praca z wewnętrznym dzieckiem, bo kiedy my zaczniemy ukochiwać w sobie te części, te momenty, w których nas w jakiś sposób przekraczano, nie pozwalano nam przeżyć, dożyć tych emocji, to my będziemy je wyrzucać za każdym razem na partnera. Rozumiecie? To jest tak, że to jest taki schemat po prostu z dzieciństwa. Jeśli tam nie było zrozumienia przez rodzica, utulenia ciebie w tym wszystkim, co ty czujesz, to ty teraz będziesz szukał tego na zewnątrz, w partnerze. I coś będzie cię przerażało, coś będzie bolesne dla ciebie, to ty automatycznie będziesz to wyrzucać. To jest twoja obrona. Nie rób tego, nie rób tak, bo ciebie to boli. Ale nie umiesz powiedzieć, nazwać tego, ja się z tym źle czuję, jest mi z tym przykro, jest mi z tym ciężko, nie radzę sobie. I ta druga osoba, gdyby ci powiedziała, rozumiem cię, jestem przy tobie, będę przy tobie nawet wtedy, kiedy będzie ci teraz ciężko, ja wiem, co ty czujesz, a nawet jak nie wiesz, to akceptuję ciebie, akceptuję z tym, co masz. Dziękuję, że się ze mną z tym dzielisz. Jestem przy tobie. Widzę twój lęk, widzę twój strach. Zobaczcie, od razu nie ma reakcji kontry, nie ma walczenia. Bo osoba, jeśli ty wyrażasz siebie poprzez uczucia i ta druga osoba, jak się zamknie, to ona też musi to zrozumieć, wiadomo. Bo jeśli ty mówisz o swoich uczuciach, czyli nie wyrzucasz tego na zewnątrz, a po prostu wyrażasz to, co czujesz, to ta osoba, ona może posłuchać, popatrzeć, może na początku nie będzie wiedziała, jak to zrobić. Ale może w jakiś sposób zareaguje inaczej. Ale kiedy ty wyrzucasz, a wyrzucasz to, bo się boisz, że cię znowu ktoś przekroczy, że tego nie usłyszy, to po prostu ta osoba będzie się bronić i będzie również kontratak. Albo się zamykać, albo wychodzić, albo uciekać. I ten konflikt będzie cały czas trwał.